Zaraz, wodnym separatem. Tutaj wodnym separatem. Ja włożyłem wodnym separatem. W takim razie ja też składam do tego dnia wodnym separatem. Ja napiszę i włożę pisemnie. Ja bardzo proszę też o wodnym. Ja również też składam wodnym separatem do tego wniosku. Pani Magda, 13. Drugi numer 13 w sprawie wnosi się o przyznanie mieszkania z zasobów gminy Kraków. Wnosi się o przydział mieszkania w trybie gminy dla wnioskodawcy zarejestrowanym pod numerem stanu NL/02.BJ.71/70/845/2008 i znajdującym się na liście mieszkaniowej z roku 2010. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Z uwagi na trudną sytuację mieszkaniową wnioskodawcy uzasadniony jest wniosek w sprawie przyspieszenia realizacji mieszkaniowej z listy mieszkaniowej z roku 2010. Rada Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto wnosi i popiera starania w sprawie przyspieszenia realizacji przydziału mieszkania dla sprawy numer jak wyżej. Chodzi tu o sprawę, która pojawiła się na moim dyżurze. Osoba, która jest na liście mieszkaniowej z 2010 roku, która wyrokiem, która dostała wypowiedzenie z tytułu 3-letniego wypowiedzenia stosunku prawnego, ma w tej chwili bardzo trudną sytuację, bo z uwagi na podnoszenie tego czynszu bezumownego obawia się, że po prostu, mówiąc lapidarnie, tymi słowami niedługo nie jest w stanie unieść już tego czynszu podwyższanego zgodnie z prawem tam co 6 miesięcy. Jest to lista stara, jest już, prawda, projekt nowej listy na 2012, mamy rok 2012, który się kończy, lista 2010 niezrealizowana. Ta osoba znajduje się na tej liście z 2010 roku na pozycji 15, to jest to ujęte w zarządzeniu prezydenta miasta Krakowa. W związku z tym nie ma innej rady, jak poprzeć ten wniosek mieszkańca naszej dzielnicy o przyspieszenie przydziału mieszkania. Dziękuję. Kto chce zabrać głos z Państwa? Nie widzę. W takim razie przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu? Osób jest za przyjęciem projektu. Kto z Państwa jest przeciw? Nie ma nikogo. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. 15 za, przeciw 0, wstrzymujący się. Uchwała została podjęta.